Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Second Hand Challenge Carpathian Countryside. No i co, tutaj zakończyłem już kultywatorowanie. Aha, jeszcze tylko pieniążki miałem tu odebrać sobie. Zobaczcie, to jest tutaj zakończone. O, widzę, że weszło nowy kontrakt na kultywatorowanie, czyli jest 9 pole. A weźmiemy sobie, co będzie. Dobra, to w takim razie ten idzie do naprawy, a weźmiemy sobie drugiego, tam wyślemy, niech sobie tam robi. Ja sobie w międzyczasie pójdę i pójdę spać, a on sobie będzie pracował. I tak przeskoczymy na kolejny dzień, zobaczymy, co przyniesie kolejny dzień. Jeszcze tylko zaraz, najpierw tamtego wyślemy, niech jedzie. Nie ten, chociaż nie, ten ma za mało mocy. Ten ma więcej mocy, bo tamten ma tylko 300 coś. Nie dokupowałem więcej mocy na razie. Zrobimy upgrade'a trochę później. Kurczę, ten już ma ponad 50 godzin zrobione. Na trzaskane, nieźle. A to dopiero początek. Jeszcze seria się jeszcze nie rozwinęła dobrze. No tak, no dużo godzin tutaj wychodzi, co jest poza nagrywanym. Odcinek jest taki, około pół godziny robię, a reszta wszystko się dzieje poza. Cała ta praca. Więc z tymi traktorami to ja bym musiał tutaj chyba wyżej wyjeżdżać, żeby pracownik załapał, żeby mógł jechać, bo dużo razy się zdarza, że po prostu stoi i czeka. Nie wiadomo na co, na zmiłowanie czy co to. Dobra, tutaj podjedziemy sobie. A ja w międzyczasie nie jest. Umyjemy sobie tego traktora razem z tym sprzętem, że będziemy go odstawić, jeszcze tylko trzeba będzie ponaprawiać. No i ten tutaj zakończył. Bardzo fajnie, że mam te dwa kultywatory, bo przynajmniej troszeczkę praca idzie szybciej. Aczkolwiek z drugiej strony niedobrze jest, bo oni mogą pracować na jednym polu. Nie wiem, ten inaczej, w inny sposób kultywuje, kultywatoruje i jest konflikt, no. W zależności jakim kultywatorem zacznę. Jeśli zacznę tym, to tamtym nie mogę, jeśli zacznę tamtym, to tym nie mogę. I taka polityka jest. Dobra, tu już będzie można sobie odstawić. No i taki minus, że musi być rozłożony, jak go odstawia, nie? Dobra. Jedno zakończone. Tam za chwilę zaczniemy. Widzę, że jakiś problem już pracownik ma. Nie wiadomo, co chodzi zaś. Teraz się dowiemy. A czemu on jeździ tędy? Gdzie on zaś pojechał? Gdzie on jest w ogóle? Czemu on tędy jeździ? O rany. Masakra z tymi pracownikami tutaj. Ja zaczynam odczuwać wrażenie, że jakość pracowników zależy od mapy, jak to twórca skonstruował. Przecież tu miał prostą drogę, żeby tu dojechać. On jechał jak chciał. Dobra.
to sobie go zaraz włączymy, tylko nie wiem, czy nie będę musiał sobie zrobić tutaj pierwsze pociągnięcia. Bo tu jest tak dość nierówno pod skosem, a prosta będzie szła wzdłuż tam za tymi drzewami, chyba mi się wydaje. Będzie taka prosta. No, tak to wygląda. Jaki trójkąt jest. Dobra. Ja go włączę, jak sobie użyję od tej strony, bo kilka razy sobie pociągnę, tak myślę. No i że się nie zaczepi, nie ten, zawiesi gdzieś. Już kilka pociągnięć może zrobić. Okej. Dobra, zobaczymy, co to wymyśli. Myślę, że już powinien sobie dać radę sam. Zobaczymy. Jeszcze chwilę, bo tu coś kombinuję. Po co podjeżdżał do przodu? Jak teraz cofię? No dobra. Zostawiam go z tym tematem. Ja teraz sobie jeszcze sprawdzę, czy tu się coś zmieniło. O właśnie. Ja chyba kupię tą przyczepę. A to jest kolor felk. A tam damy chroma, co tam, dobra. No i tu do mieszania, to na przyszłość się przyda. Nie jest to dużo, ale to zawsze coś, jeśli miałby nic nie być. Dobra, skok na następny dzień robimy, czyli październik. No i pięknie. Krajobraz przyjął kolory jesienne. Jedziemy z tematem. Pierwsza rzecz, nie ma nic. Druga rzecz. Jak to przedstawia się? Sprawa jest nawożenie. Bierzemy. To się za to nie biorę, bo to nie ma sensu. I mamy zbiór plonów buraku. Buraki 40 tysięcy. Nie wiem, wziąć to. Tylko nie wiem, do czego przesypać te buraki. Wezmę. Najwyżej może coś się trafi. Zobaczymy. Ryzyk fizyk. A jak nie najwyżej rzucimy kontrakt, proste. Dobra, najpierw czas. Ustawimy sobie na 15. Niech będzie. Zobaczymy, jak sobie radzi kuleszka tam. No, powolutku. To ja go teraz puszczę z drugiej strony. Już ten świstek sobie zostawimy. Najwyżej będzie poprawka. A tu sobie go włączymy, niech sobie już jeździ. Tak czuję, że on będzie sobie tu jeździł już cały odcinek, myślę. Do jutra. Jest tutaj cima. Za bardzo nic nie widać. Tutaj do kącika, od tego sobie zacznij. Jeszcze trochę, jeszcze. Dobra, jedź sobie. Dobra, a ja tutaj zobaczę, jak to materiał jest. Przestawmy się. Już są 4 palety. Nie wiem, czy te 4 palety opłaca się wozić. Czy nie lepiej
Poczekać jeszcze chwilę. Zobaczymy, jak to w ogóle przedstawia się. Tkaniny, tu jeszcze jest. No można było przy ten, żeby. Nie, tutaj. No, przewieźć, żeby zrobili na kwiecień. Się to przerobiło. Dobra. Najpierw pracownik. No bo nie jest w sumie sam to ogarnę. To nawożone. To się to szybko robi. Dość przyjemnie. Tylko sobie muszę przypomnieć, tutaj, gdzie to mam jechać. Nawożenie 25. A 25 mamy. Gdzie to było? Tutaj gdzieś będzie, tak? Tu jest 25, ok. Czyli tutaj mam się bić jak na biegozownię. Powoli się przyzwyczajam już do tego terenu. Muszę troszeczkę więcej sam pojeździć, żeby bardziej się oswoić z terenem. Zwyczaj puszczam pracownika, żeby jeździł, bo czym innym się zajmuje, ale powoli dojdziemy do znajomości tej mapy. Po drodze sobie fajnie sprawdzę, czy te łąki są już do zrobienia. O właśnie, już wiem, co miałem zrobić. Ja miałem sobie kupić to pole tylko tutaj. Mam nadzieję, że tu nic nie zasadzili. Nic, jest kultywatorowane, dobra. Ile ono kosztuje? 179 tysięcy. Może by mi się udało skosić tamte łąki, sprzedać te łąki i kupić to. Albo zrobię inaczej. Wezmę pożyczkę. Wezmę pożyczkę. Bo to dużo nie potrzebuję. Trochę tylko. I teraz tak, kupię to pole. Bo mam siewnik i mogę zasiać trawę tutaj. Będę miał dodatkowo jeszcze trawę. Dobra, w sumie to nie będę na razie będę sprzedawał. Właśnie, zapomniałem o tym zrobić. Właśnie. Także dzisiaj powinno być jeszcze koszenie tutaj tych łąk. Są gotowe. Dobra. Także te łąki skoszę jeszcze dzisiaj. I myślę zasadzić jeszcze trawę posiać tam. I akurat trawa będzie na przyszły rok gotowa. Także albo sprzedam te łąki, albo zostawię, no zobaczę jeszcze. One nie są takie przyjemne do koszenia. Dużo jest właśnie takich drzew, znaków, które przeszkadzają, no i nierówności. No i przede wszystkim, że są przy tym przy obrzeżu mapy, to też źle się to robi. Dobra. Tutaj przy biogazowni jeszcze też widzę, jest łąka, ale ona, no nie wiem, pomyślę. W sumie jak nie mam kombajnów, to mogę na przykład kupić większe pole i zasiać i zasadzić trawę. No i się skupić na poszedniu trawę na dużym polu na przykład. A później można by było łąkę zmienić na trawę. Zaorać. Pług jest. No, taki plan sobie. O, to tutaj już jest. Przedstawiłem. Ostatnio pomyślałem sobie przy tych pracach polowych, żeby tak zrobię i dobra. I tak zostało. Spodobało mi się to. No, tutaj szybciutko ogarnę temat. Z nawożeniem. Już
tym promieniu rozsiewu, to powinienem to w miarę szybko i sprawnie to przeprowadzić. Piękne kolory są. Jesień. W sumie też mamy już taką porę. Dobra. Fajna ta wysepka tu jest. Można było coś jakoś wykorzystać to na swój sposób. Takie ciekawe to poletko tutaj. Znowu jakiś budynek na środku poletka jest. Bardzo mnie ciekawi, że to nic nie wpadło na promocję. Więc znowu cisza. W sumie dobrze, bo i tak na razie kasy nie mam. Trzeba trochę znowu się odrobić z robotą. Także dobrze, że są kontrakty. Można trochę przerobić sobie jakieś dudków. A, to jest elektrownia. Ale ciekawi mnie, jak tam dojeżdżają do tej elektrowni ci, co obsługują. Znaczy przekaźniki to będą nie elektrownia, co ja mówię. Ale jak konserwują te urządzenia tam, przez uprawy będą przechodzić, czy co? No. Jakbym zrobił takie... Tam i z powrotem, by to wystarczyło, to było fajnie. Nie obraziłbym się. A to w sumie trzeba będzie troszeczkę poprawić. Niedużo widzę, ale... Mały pasek będzie do poprawienia tylko. Ale tak to fajnie. Prawie na raz wszystko. Całe poletko. Dobra. To jeszcze się rodaczek i już kończymy robotę. Będzie można iść posiewnik. No, będę musiał siewnik wysłać, żeby przejechał tam. No, kończymy to. Halo. Wypadałoby skończyć. No. Dobra. Ten może sobie spokojnie już wracać na bazę. Teraz tylko zainkasujemy tutaj kasiorę. Ok. Co to mamy? Orkę za piątkę. Nie wiem. Pole 23. Nie, na razie nie będę brał orki, bo ja muszę zasiać trawą to pole jedno. Dobra, kolego, ty sobie pojedziesz tutaj już. Mam nadzieję, że trafisz, nie będzie problemu. No, dobra, tym pojedziemy siać. Także podpinamy siewnik, pierwsza praca siewnikiem będzie. Chyba jak to pójdzie ta robota. Sam jestem ciekaw. No. To już można sobie ustawić trawę. Jest. Piękna trawa. Jedziemy. Ciekawe, ile tych nasion zejdzie. Czy wystarczy zbiornik? W sumie tam niedaleko sklep jest, tak. Nie powinna być problemu. Także fajnie, że trafił się ten ciągnik tutaj. On fajnie się sparowuje przy orce. Teraz go sprawdzimy, jak będzie dawał sobie radę przy sianie. Ona nie powinien w sumie się nie ten. Dużo mocy nie pobiera.
Przede wszystkim, że bału tutaj nie ma podpiętego, bo to jest jako przyczepa. Także jedynie to będzie elektronika, która będzie sterowała tym wszystkim. No i przy okazji przejeżdżając zobaczymy, jak sobie daje radę tutaj nasz pracownik. Że on tutaj sobie dobrze radzi. No widać, że jeździ, to najważniejsze. No, tutaj trójkąt został, ale to za mnie, że poprawię później. Coś pikło, czy tam coś doszło do sklepu, czy nie? Zaraz popatrzę się, wyjadę tylko na prostą. Nie ma nic. Ach. Irytujące to jest takie czekanie, aż coś się pojawi. O, na czas przejechałem. Się udało. No i tutaj, tak jak mówiłem, fajnie już trawka zarosła. No to, o już tam przyjechał. No to dobra, to może czekać. Nie potrzebuję za rozpoczęcia żadnej pracy, także no spokojnie to tu sobie pojedziemy na razie. Zobaczymy, jak będzie szła praca z tym sianiem. No i później trzeba będzie się zająć chyba tą łąką, tak mi się wydaje. Także w tym roku, no po tym sezonie będzie troszeczkę więcej trawy niż w zeszłym. Także już powinny być jakieś konkretniejsze pieniążki za tą kiszonkę. Są dwie przyczepy, to myślę chyba dwoma przyczepami to będę wywoził. Mam nadzieję, że tamtą chyba też będę mógł używać. Ale dalej, kurczę, nie mogę zrozumieć, dlaczego jeszcze żadnej przyczepy nie doszło. Żadnego, no w sumie tylko jeden był harwester na samym początku, który był bardzo drogi. Kurczę, kamieni tutaj. Ale niestety nie mam czym zebrać tych kamieni. No, dobra. To powoli zaczynamy robotę. Trochę może wyjadę poza. Żeby nie okazało się, że jakiegoś skrawka nie dociągnąłem. Okej. Okay. Jeszcze tylko popatrzymy, jaką to ma moc. A, czy wymaga jaką moc? Jakiej mocy wymaga? Wymaga 240, a to słoko. Dobra. Jedziemy. Pięknie. Nawet fajnie to sprawnie przebiega. Dobra. Włączyłem pracownika. Niech sobie tutaj śmiga. Jeszcze popatrzymy. Jak wygląda sprawa tu? O. No i co jest? Wymaga wałowania. No i dobrze. Kamienie są straszne, ale co zrobić? Wymaga wałowania, zielone.
Dobra. Jeszcze zerknę, jak jest. Bardzo silnie trawa rośnie, pięknie. I o to chodziło. Dobra. To byśmy temat mieli zamknięty na razie. Z tym, ten sobie tutaj pracuje. Jaki tam procent jest? Prac. Połowę już jest. No to fajnie. Spoko. Tutaj ten przyjechał, to można to odstawić. A ja jeszcze tak się zastanawiam. W sumie październik, listopad. Jak łąkę dzisiaj będę kosił, to ja sobie te przewierzenie materiałów zostawię na jutrzejszy dzień. A ja dzisiaj się chwycę tej łąki. Tam trochę mi zejdzie. Jak i jednej, tak i drugiej. Kurczę, co z tymi burakami? Teraz zobaczymy. Buraki mają dwa okna, czyli dzisiaj i jutro. Może to jutro mogę trzymać kontrakt, później to już trzeba sobie dać spokój z tym. Co tu jeszcze miałem zrobić? Jeden kontrakt jest tylko. Płyn by trzeba było dolać znowu. Do tego. Bezkarnie. Wskoczymy po płyn. Gdzieś może sobie dokupimy niewielką ilość, żeby ze mną było na jakiś czas. I trochę kawy posprzedawać. I niecha te przyczepy muszę pozbierać. Muszę wysłać tu jakiś ciągnik, żeby przyjechał. Gdzie to jest ten znacznik? Tu jest. Dobra. Dobra, to tu będzie to załatwione. Teraz będę musiał samorząd było już wysłać, żeby tutaj przejechał, a ja się tym tutaj zajmę, bo trzeba będzie wodę tutaj dolać. To zostawiam, tu sobie jeździ, tu nie, tu sobie tutaj też jeździ. O, jest. Albo. Dobra, bo w jakim skoczymy. Nie wiem, może tutaj go puścić, żeby tędy sobie pojechał. Szybciej załapię. Ale zobaczymy, czy pojedzie. Nie. O, tu też można w tym okienku sobie zapisywać. Myślałem, że tylko w tych oknach tam na samym dole można zapisywać grę. Wyjść. O, nie wiedziałem. Dobra. Jeszcze tyle rzeczy człowiek się dowiaduje po takich godzinach przegrania. No, przegrania. No, spędzenia w grze. Zaraz tutaj. Też nie. No, nie wiem, co z tymi pracownikami jest, że to tak. Trzeba kombinować z tym, gdzie włączyć pracownika, żeby jechał. I teraz sobie pojedzie, no dobra, niech pojedzie. Tak, a ty pojedziesz mi po przyczepę do TMR-u. Też będę musiał bez niej pojechać tam na ten, na ulicę. Okej. Dobra. O,
to mam ogarnięte. Widzę, że ten tu się zaś coś zawiesił. On w ogóle przejechał na drugą stronę. O rany, co za pracownicy. Dobrze, że tu spojrzałem na to, bo normalnie bym se tutaj stał i czepi jeździł se tak. Znaczy jeździł, stałby se tak. Pobierał pieniążki. No nie wiem, fajna robota, kurde. Siedzi se w traktorze. Nie trzeba patrzeć, co się dzieje. Obłączane wszystko i dobra. Niech rol, niech właściciel płaci. Dobra, ten jedzie. Tu teraz mam się tym zająć. Teraz zerkniemy, jak to wygląda sytuacja. Gdzie jeszcze wody zostało? Tu płyn jest. A, tu wody by tylko trzeba było. Dobra, to my włączymy. Tutaj dolejemy tego teraz. A później wodę dolejemy tam. I tak na spokojnie. No, po robocie. Trzeba tylko to włączyć jeszcze. Trochę się to przepracuje. No, więc plan na dzisiaj mniej więcej wiecie, jak wygląda. Także zobaczę, jak tam sprawa jeszcze wypali ze sklepem, czy coś się pojawi, jakaś przyczepa, żeby mnie może były to buraki zrobić. Jeśli się uda, to będzie fajnie, jeśli nie, no to zobaczymy. Także wszystko się okaże pod koniec dnia, jak to przebiegnie. No ja myślę, że z tego miejsca już się z wami pożegnam. Już pół godzinki minęło. A ja się zabieram do roboty. Szybko zerkniemy. No nic nie ma. A ja się zabieram za koszenie tych łąk dwóch, co tam mam. Zobaczymy, ile to zejdzie, ile tej trawy będzie. Tej kiszonki będzie. No to mnie ciekawi. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. No i zobaczymy się w przyszłym odcinku pod koniec dnia dzisiejszego. Także pozdrawiam. Na razie. Cześć.